A to, TikToker i snapy do nieletnich. Oglądamy to? I on się bije u Malika na gali, tak? Ale... Jak dobrze wiemy, na TikToku w większości siedzą dzieci i to one budują milionowe zasięgi i profile topowych TikTokerów, ale wciąż przesiadują tam. Co to znaczy znowu przegląd YouTube'a? Przegląd YouTube'a jest główny content. Chłopie, gierki to jest dodatek. Takie osobniki jak cesarz Narcyz. Rozumiesz to? Wysyła swoim nieletnim widzkom obrzydliwe nagrania, gdzie między innymi się onanizuje. Kontaktowałem się z jedną z dziewczyn, do której trafiały takie nagrania i pokażę wam, co mi napisała. Dodatkowo zerkniemy na sprytną zagrywkę Boxdela przeciwko gali Malika Montany. Powiem wam, o co chodzi w dramie PewDiePie'a oraz Dreama. A na koniec ludzie są źli na content niektórych członków ekipy. Co Boxdel zrobił dla Malika? Teraz na ekranie macie... Nie wiem, Rukaszu, wiesz, może po prostu za jakiś czas się pojawi na tym, na ekranie. Bo tak się czasem to pierwsze. Odcinka i linki do znajdziecie w opisie. Jak w dupie czekamy, fest, dużo łapek, to w tym tygodniu albo na początku przyszłego tygodnia wrzucę wam test tych wszystkich śmieciowych rzeczy. Ty, ale nie wiem czemu to się zablokowało. Produktów reklamowanych przez influencerów, więc bądźcie na bieżąco i subskrybujcie kanał. A teraz lecimy do pierwszego tematu. Dobrze, więc najpierw zacznijmy sobie od czegoś pozytywnego, ponieważ Kaluch, na pewno go kojarzycie, to jest wielki od GTA 5, oświadczył się swojej dziewczynie. Gratulacje i powodzonka na nowej drodze życia, a teraz poszliśmy do następnego tematu, czyli ja nie wiem, kto to jest. Dream. Na Twitterze w pewnym momencie PewDiePie był trendującym tematem, a wszystko poszło o jego film pod tytułem Top 10 streamerów złapanych na oszukiwaniu. No i oczywiście pewnie sami wiecie o skandalu Dreama, jak został złapany na cheatowaniu, z czego najpierw się wybierał, a później sam się przyznał. To była bardzo głośna sprawa, no i w tym odcinku PewDiePie'a Dream był na pierwszym miejscu ze wszystkich cheatujących streamerów. Felix to nazwał największą aferą cheaterską, ale jednocześnie jakoś na niego nie najeżdżał i powiedział tylko tyle, że cała dramka mogła zostać po prostu unikniona, gdyby Dream nie zlekał jakieś 3 miesiące, żeby się przyznać i tutaj trudno jest się nie zgodzić. I Dream skomentował ten film na Twitterze, pisząc to. Najpierw ja używałem PewDiePie do clickbaitów, a teraz on to robi ze mną. POG, tak zwane kółko YouTube'a. I rzeczywiście, jak zobaczycie na pierwsze filmy Dreama, to wiem, ja że nie wiem, kto to jest tamten widzowie. To jest Polak? No i teraz niby role się odwróciły. Tylko, że PewDiePie swoim filmem nic nie sklikbaitował, bo mówił też tamten o innych cheatujących streamerach. I sytuacja z Dreamem była zdecydowanie największa z nich Co wszystkich. To jest? Więc tutaj jestem trochę zmieszany, o jakim clickbaitie mówił Dream w swoim tweetie. A następnym tematem będzie mały update. Ostatnio wam mówiłem o tym wisiorze Jake Paula, składającym się z takiej figurki McGregora, który leżał obity w oktagonie. Generalnie Jake wysłał ten wisior do Dustina, czyli gościa, z którym ostatnio bił się Conor i złamał sobie nogę w trakcie walki. I Dustin na Twitterze poinformował ludzi, że naszyjnik już do niego dotarł, a Jake odpisał, że Dustin będzie go wystawiać na aukcję za $500,000. Mimo tego, że Jake zapłacił za ten naszyjnik $100,000, to jestem przekonany, że znajdzie się świr, co wyłoży za to $500,000. Jasne, kawałka, wiem. Każdy to Polak pieniądze. Tak. Jak pewnie wiecie, nadchodzi gala Malika Montany, czyli High League. Będzie tam bitka między innymi Lexi versus Natsu oraz pana, o którym pogadamy sobie jeszcze w dzisiejszym odcinku. I generalnie stronka www na tę galę to będzie highleague.pl, ale jak się okazało, istnieje jeszcze highleague.com i dużo osób może po prostu przypadkowo pisać com i wtedy zostaną przeniesieni na stronę konkurencji, czyli Hype MMA. A to jest oczywiście druga federacja, która należy do Fame MMA. Jak się okazało, właścicielem tej domeny highleague.com jest sam Boxdel, czyli włodarz Fly MMA, który sobie te domeny po prostu wykupił i kosztowało to jakieś 10 tysięcy złotych. I od razu jak się o tym dowiedziałem, to złapałem za telefon i piszę do Boxdela, że o co jest 5, czy tutaj przypadkiem nie jest robione pod górkę dla konkurencji. I w skrócie tak wyglądała odpowiedź Boxdela. Nic osobiście, ale biznes jest biznes. Generalnie no tutaj Boxdel tym ruchem wszystko dla rodziny złapał, skoro sam Malik nie wykupił tej domeny z końcówką.com i była opcja, żeby ją sobie legitnie kupić i to w sumie nie za małe pieniądze, to Boxdel to sprytnie wykorzystał, no i nawet mu się nie dziwię. Highleak to obecnie największa konkurencja dla Fame MMA na tle tych wszystkich dosyć beczkowych gal. Ty, ale to wyobraź sobie, co ten typ, co kupił tą domenę i teraz 10 kasy zarobił tylko, ale biznes, rozumiesz? Oro, to może wykupić Fame MMA, kropka i wszystko po kropce tam, wiecie, jakie są na świecie. I może Boxdel się zgłosi za jakiś czas i odkupi. Tak jak na wideo Malik, biznes is business i to nie jest żadne MMA, ani boks i wszystkie chwyty, ale to dozwolone. I ciekawie będzie się oglądać z boku taką walkę o widza dwóch federacji, a to wykupienie... Ty, dobra byłaby walka co jakiś czas, jakby Malik się bił z Boxdelem, walka włodarzy. Chociaż chyba różnica wagowa, może z Wojtkiem, bo to mniejsza różnica chyba. Ale dobre było, nie? Meny to można powiedzieć, była jakaś pierwsza chwileczka ze strony Fame'u. Też mam nadzieję, że Fame... Na jakiej gali? No jak to? No u Najmana.
No a co? Takie KSW, którzy byli cięci i mieli taki ból tyłka, kiedy Fenomena stawiał swoje pierwsze kroki. Więc ja to będę śledził na bieżąco i będę wam dało znać, kto kogo kopie. A jak mówimy o kopaniu, to nic nie da wam większego kopa niż kawka GBS. Dostałem cynka, że teraz w Kauflandzie macie limitowane GBS-y razem z Zebem, więc tutaj macie moją wyborę. No i nawet on ma współpracę z tą kawą, a ja nic, widzowie. Tylko tą jerpę dalej piję pszoną. W dupie mam tę kawę. Znaczy nie, ja chętnie, napiszcie, błagam. Lubię ją, naprawdę. Nigdy nie piłem, ale na pewno. A mówiąc o robieniu dobrze, tak witamy Lorda. TikToker i wysyła z tego nagrania do swojej nieletniej fanki. Ten pan ma ponad 1,5 miliona obserwujących na TikToku i nazywa się Cesarz Narcyz. Też nie mogę puścić na YouTubie całej jego wypowiedzi, co on tam dokładnie mówił do swojej widzki. Więc wszystkie te obrzydliwe rzeczy, które mówił swojej widzce, wrzucę wam na Discorda na kanał Rzeczy z odcinka. Ale tutaj macie z tego mały kawałek. Nie wiem, jaki masz tyłeczek, ale jeżeli masz dobry, to by tak. Się na dwa k***y, że jedno tyło, drugi do przodu. Wygląda to źle i szczególnie, że po tym co powiedział, to wysłał sobie widzę nagrania, jak się onanizuje i bawi się sami wiecie czym. Nagranie z tego... Nie, no mówię wam, że na TikToka powinna być licencja, przysięgam. Nie musi być na YouTube i na Twitchu, bo tutaj te regulaminy często wypieprzają rzeczy. Wiadomo, że tam jakiś magikal się co jakiś czas przepchnie i wiesz, i ponad regulaminem działa. Ale no na TikToku to powinna być licencja, serio, testy psychologiczne dla TikTokerów pieprzonych. Czy oni są jeszcze zdrowi, czy nie mają coś z garem, chłopie, no cokolwiek. Licencja na TikToka uleczy raka, przysięgam ci. Nie wysyłaj mi szota ludzkiego. Lata po całym internecie, no i liczyłem na to, że Narcyz może zrobić z tego jakieś sprostowanie, czy postara się wytłumaczyć, chociaż nie wiem w sumie jakby mógł to zrobić. Śledziłem jego social media przez kilka dni po tej aferze i oczywiście nic się nie pojawiło. Narcyz nie byłby taki popularny TikTok? A jedyne co się pojawiło to odpowiedź na komentarz. Ktoś napisał, wyciekły twoje filmy ze Snapa, na co on odpisał 100% legitne. Jak on będzie teraz... Chłopu, daj. Nie, no to jest mocne. Próbować obrócić tę sprawę i... Dziękuję za rajda. Jakiego rajda w dupa? To jest fejkiem, te nagrania tak naprawdę nie... Dziękuję są za rajda. Serio, ja wyjdę z siebie, a niestety jakoś byłem prawdopodobnie jedną z pierwszych osób w internecie, która zobaczyła drągala Narcyza, to złapałem kontakt z dziewczyną, do której on to wszystko wysyłał. Dokładnie to do jej pośrednika, bo dziewczyna bardzo dba o swoją anonimowość i dostałem taką wiadomość. Sprawa nie jest nie wiadomo jak złożona, ale uważam, że jest bardzo groźna z racji tego, co ten człowiek wyrabia. Moja koleżanka, która ma 16 lat, gdzieś mały dodała go na Snapie. Odpisał jej na story, że jest bardzo ładna. Popisała z niej chwilę na normalniejsze tematy, typu co tam, co robi itd. Dosłownie kilka wiadomości. Po czym najprawdopodobniej pod wpływem czegoś, bez żadnej prośby czy jakiegokolwiek podtekstu w całej rozmowie, zaczął wysyłać jej snapy, w których opowiada, co by z nią zrobił, matkując się, a potem zaczął wysyłać obleśne, obrzydliwe filmiki bezpośrednio z matkacji. Sam przeglądając post na ten temat na GIF-ie, znalazłem kilka komentarzy dziewczyn, które pisały, że miała podobną sytuację z tym facetem. Ty, ale najgorsze jest, widzowie, w dzisiejszych czasach tego wszystkiego to, że i tak musi nic nie stadzie, jak wyciekła taka drama. Chłopiec jakimś, wiesz, wiesz, żebyś go tylko złapał gdzieś, wiesz o co mi chodzi. I tak się nic nie stanie. Nic się nie stanie, są takie czasy, że wszystko przejdzie. Ja nawet naprawdę nie wiem, co by ktoś musiał zrobić, żeby upaść w internecie w dzisiejszych czasach. No nie da się już. Już, a on ma też tak wysoki poziom, tak dużego tego TikToka, że no to już nie jest realne, żeby to się skończyło. Ty, no bicy się dzisiaj popsuły. Dziękuję za bicy, sznapi. Podobno ta laska, co jej fryty wysłał, miała 17 lat i było to podobna laska, z którą flirtował i chce brać do sądu ludzi, którzy to rozsyłają. Ty, ale ogólnie zauważ to, że jakiś chłop, wyobraź sobie, że Brad Pitt pisze z jakąś typiarą i wysyła jak wali gruchę na Instagramie. No chłopie, ty, z TikToka ludzie to mają fest porypane. No nie wiem, oni mają tak nasrane w głowę. No naprawdę, ci ludzie to są... Naprawdę, no ciężko. Dziękuję Santino. Za... Ty, czemu suby się nie był nie ten, a to się pieprzy? Dziękuję Santino za 5 miesięcy, witam cię.
Mogę tylko zakładać, że to nie pierwsza taka sytuacja z osobą nieletnią. Do tego trzeba też mieć świadomość, że na 10 dziewczynek, które dostają tego typu snapy od swojego idola, potencjalnie dwie pójdą z nim w dalszą relację, bo są po prostu dziećmi. Nawet jeśli dana osoba, która jest pełnoletnia, dostała od niego tego typu snapy bez jakiejkolwiek prośby, chęci itp., dalej jest to odczłowieczenie i obrzydlistwo. Uważam, że akcja jest bardzo poważna i nie można przejść obok tego obojętnie. Ja uważam tak samo, to po prostu nie może przejść obojętnie. Ten typ ma jeden z największych profili na TikToku w Polsce, a wysyła swoim widzom takie rzeczy. I nie bez powodu mówię w liczbie mnogiej, ponieważ pod postem na ten temat pojawił się komentarz właściwie z analogiczną sytuacją. I dziewczyna napisała: wysłał mi takie same rzeczy kilka miesięcy temu. Kiedyś wywiązała się jakaś normalna konwersacja na snapie, a po chwili zaczął wylatywać właśnie z czymś takim. No sami wiecie, że na TikToku jest pełno dzieci i tego gościa obserwuje po prostu setki tysięcy chorów. A ten cymbał nawet wcześniej się nie upewnił, czy dziewczyna, za której wysyła takie rzeczy, nie jest przypadkiem nieletnia. A dokładnie tak było w tym przypadku. Dziewczyna miała jakieś 15 albo 16 lat. I według mnie to jest totalnie czerwona flaga i taki twórca nie powinien być w internecie. Tym bardziej, że chłop należy jeszcze do jakiejś rakowej ekipy TikTokerów, którzy nagrywają też na YouTube'a na czele z panem Odstawieniem Bliźniaków. Kolabując się tak razem, udając świetną ekipę TikTokerów, chociaż nie wiem nawet co tam robi ten chłop Odstawiania Bliźniaków, w sensie on jest tam serio jak jakiś niepotrzebny NPC. Napędzają jeszcze bardziej swoje profile oraz profil pana Narcyza. Bo to ustawił i nagrywa filmy z automatu. A zgadza się. Żeby tego było mało, chłop zaraz będzie brał udział w gali Malika Montany. I tam zdobędzie jeszcze większy rozgłos, więc no super dobranie zawodników na pierwszą galę, panie Montana. W sensie, no wiadomo, nie widzieli, że biorą tam chłopa, który wysyła takie rzeczy. Tyle dobrego, że dostanie w pędzel. Federacja, kiedy sprawa stanie się po prostu głośniejsza. A z komentarzy wiadomo, że gość robi to już od dłuższego czasu i dotychczas uchodziło mu to na sucho. I według mnie mamy tutaj takie... Chyba, że wygra walkę, ta sadka. TikTok i nawet są podobni do siebie. A wy dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzu. To jest druga część o tym. Dobra, skipnę do tego. O, już jest. Jesteś tak ładna, żebym cię zrobił. Cesarz Narcyz nagrałby... O kurde. Zaczyna się nieźle. Nie mogę. Wyjaśnienia co do dramy z ostatniego odcinka. I oprócz przyznania się do winy padło z jego strony kilka kłamstw i pogróżek, o których pogadamy sobie w dzisiejszym odcinku. Tak samo jak o jego kolegach TikTokerach, którzy mi grożą w wiadomościach prywatnych. Dobrze więc, zaczniemy sobie od najlepszego streamera wszechczasów, a mowa o panu Snoop Doggu. Jakiś czas temu mówiłem wam o tej akcji, jak Snoop Dogg się wkurzył na grę. O, to jak się wkurza. I po prostu wyszedł ze streama, zostawiając transmisję na jakieś 8 godzin. No już zjarany łeb, to mi się podoba. To jest taki chiller. Ja pierwsze, ty. Trzeba dążyć do takiego życia, widzę, żebyś tak wychillowany jak Snoop Dogg. To jest taki Budda. Taki chłop, wiesz, wszystko już jest wypieprzone na wszystko. No i teraz chłop wszedł na jeszcze wyższy level streamingu i w ciągu ostatnich 4 dni 3 razy odpalił streama i za każdym razem bez żadnego audio. Chad desperacko w ciągu tych 3 dni próbował przekazać Snoop Doggowi, że nic nie słychać, ani jego, ani gry, w którą gra. Ja mam generalnie taką teorię, że komputer Snoop Dogga jest hakowany przez jakieś służby, które mu po prostu randomowo wciskają guzik od odpalenia transmisji, bo tak to u niego wygląda. Jak znacie jakiegoś lepszego Snoop Dogga, to dajcie mi o nim koniecznie znać, a teraz no, oro. A teraz wróćmy sobie do ostatniego odcinka, ponieważ mówiłem wam tam o Narcyzie i to jest delikatnie mówiąc wysyłaniem nieodpowiednich filmików do nieletniej dziewczyny. I mimo tego, że Narcyz najpierw wybierał się z całej sytuacji i sugerował, że nagrania są fejkowe, to dzień po moim filmie wstawił TikToka, gdzie przyznaje się do winy, przepraszam i niestety zamiast zakończyć ten filmik na przeprosinach, skłamał w kilku kwestiach i przeczytał notkę od swojego prawnika z przekręconymi informacjami. Ale obejrzyjmy sobie te jego przeprosiny. I najważniejsze, czy film jest prawdziwy? Tak, jest prawdziwy. Są to w sumie oddzielne dwa filmy. Film jest prawdziwy, nagrany w lutym. Przyznaję się, popełniłem błąd. Wiele osób mówiło, że mnie nagrywa, że sprawa ucichnie, żeby nie rozgłaśniać i mówię tak, mi zależało na tym, żeby była cisza. Żeby była cisza, to ucichło. Niestety tak nie było. Więc tutaj chłop się dosłownie sam przyznaje, że gdyby nie mój materiał, to sprawę by po prostu przeczekał i nie byłoby żadnych wyjaśnień ani przeprosin. Co jest trochę słabe, bo nawet przed moim filmem było już o tym głośno. Na przykład na Twitterze. Już wtedy wypadałoby się przyznać, powiedzieć sorry czy cokolwiek. No i bardzo spoko, że przeprosił oraz przyznał się do winy, ale niestety to nie jest koniec jego wyjaśnień. Co mogę powiedzieć? Nie będę nikogo karał, żadnych 12-letnich Maciusiów, którzy to rozsyłają, bo nie chodzi mi o to. Chcę tylko, żeby konsekwencje dopadły. Przecież ty to nagrałeś. Kogo ty masz karać? To jest twój film. Boże. TikTok, licencja na TikTok, testy psychologiczne. Dodatkowo, teraz jak obejrzałem tego chłopa, to testy na IQ też. Trzeba mieć co najmniej 75 IQ, żeby TikToka używać. Drugi test, testy psychologiczne, testy na inteligencję. Pomyślimy nad czymś więcej. Żeby TikToka mieć, wiesz, żeby wstawiać tam filmy. Padły osoby, które to upubliczniła i jakichś większych twórców, którzy nadmuchali...
napompowali tą sprawę. Więc jeżeli udostępniacie to, nie będę nic rościł sobie odnośnie waszych czynów. Prawdopodobnie jak wspominał o większych twórcach, którzy nagłośnili te sprawy, to mówił po prostu o mnie. I on chce teraz wyciągać z tego jakieś konsekwencje. To jest trochę śmieszne, bo sam przekazywał treści erotyczne do nieletniej dziewczyny. Nieważne, czy to było za jej zgodą, czy też nie, czy dwie osoby się zgadzały. To jest po prostu przestępstwo. Więc tak naprawdę sam się wkopie, jak nie przyjmie tej sytuacji na klatę i będzie się domagać jakiejś pseudosprawiedliwości. A jak chodzi o mój film, to został on zweryfikowany przez prawnika z mojej agencji. Więc ja nic złego nie zrobiłem nagłaśniając tę sprawę, bo nawet od ludzi z jego tiktokowego środowiska dowiedziałem się, że koleś takimi nagraniami szczuje dziewczynę od jakiegoś roku. Więc no sorry, ale to w końcu kiedyś musiało ujrzeć światło dzienne. A teraz przechodzimy do mojej ulubionej sekcji. Miękka, jak narcyz czyta oświadczenie napisane przez jego prawnika. Oświadczam, że byłem autorem filmiku, który został przesłany za pomocą na Snapie po prostu, tak? Osoba, do której skierowany był film, według posiadanych informacji miała ukończone 17 lat. Więc no nie wmawiajcie, że to była jakaś 9, 10, 13 latka. Tak, nagrywam na TikToku i mam content, gdzie jest dużo młodych osób, ale nie wysłałbym tego młodej osoby. Nie, ona nie miała 17 lat. Jestem w kontakcie ze znajomym tej dziewczyny i ona w tamtym okresie była między 15 a 16 rokiem życia. Prawnik mu pewnie napisał, żeby złagodzić sytuację, a według prawa karnego jako nieletnią klasyfikuje się osobę, która nie ukończyła 17 roku życia. Więc ona była nieletnia. W chwili, kiedy ta sytuacja miała miejsce, łączyła nas bardziej złożona relacja i obie strony akceptowały ten czyn. No i to jest niestety kolejne kłamstwo. Ciężko mi tutaj powiedzieć, czy to z winy narcyza, czy jego prawnika, który napisał mu to oświadczenie. Po chwili wysyłania filmików do tej dziewczyny nie był z nią w żadnej złożonej relacji. On po prostu odpisał jej na story, że jest ładna, a po wymienieniu kilku wiadomości zaczął wylatywać z takimi filmikami, więc ona po prostu przestała mu odpowiadać. I analogiczną sytuację z tym gościem pewnie potwierdzi kilka innych dziewczyn. A ja dostałem jeszcze taki ciekawy filmik i to było generalnie przed wysłaniem tego, jak chłop się onanizował i mówił, co by zrobił z tą dziewczyną. Jesteś tak ładna, żebym cię zrobił. Jesteś podobna do takiej aktorki z Wikingów, ale nie pamiętam jakiej. Ja pierdziel. Jezu. O Boże. Nie no. I chłop jest w top w Polsce twórcą. No, jest ciężko. No, ona tam po prostu się z niego śmiała i miała bekę, więc ja nie nazwałbym tego złożoną relacją. Ale dobra, oglądajmy dalej. Chciałbym też zauważyć, iż istota tego filmu w żaden sposób nie nosi znamion karalnych. Wysyłając te treści nie popełniłem też żadnego czynu karalnego. Co do znamion karalnych i tego, że wysyłając te filmiki nie popełniłeś żadnego czynu karalnego, to jest głupota, bo tak jak wcześniej wspominałem, przekazałeś nieletniej treści erotyczne. I rozumiem, że palić się pod nogami, bo to jest mocna sytuacja i niezbyt korzystna dla twojego wizerunku, a te wyjaśnienia mogły się zakończyć tylko na przeprosinach, a nie wplątywanie tam kłamstewek i jakiegoś straszenia konsekwencjami. Jedyne, co się zgodzę z narcyzem, to rozsyłanie tych jego nagrań ze Snapchata bez żadnej cenzury na jakąś większą skalę jest ciulate, no i tak oczywiście nie powinno się robić, ale nie kłam jego wątów do większych twórców, którzy rozgłośnili tę sytuację, bo on po prostu robił złą rzecz. Wiadomo, tam teraz w komentarzach jego koledzy i koleżanki mu gratulują, że się przyznał i że jest super, a tak naprawdę te gratulacje należą się... Jakie to środowisko TikToka jest popsute. Tak naprawdę te gratulacje należą się dla mnie, bo tak oto chłop by się nigdy nie przyznał, więc czuję się lekko niedoceniony. A zamiast tego jakiś TikTokowy diskopolowiec mi się wygraża w DM na Instagramie. I dostałem taką wiadomość. W związku z naruszeniem i wykorzystaniem kadru z mojego filmu, żądam natychmiastowego usunięcia kadrów pokazujących materiały z nagrań Elity. Oraz wykorzystywanie wizerunku pokazanych tam osób. Wykorzystywanie tego materiału narusza moje dobro, nie wydałem zgody na wykorzystywanie tego materiału, ani... Elita tak chyba intelektualna, ty. Ani też nikt nie wyraził zgody na wykorzystanie ich wizerunku. W przypadku nieusunięcia filmu w ciągu 12 godzin sprawę zgłoszę do odpowiednich organów. Elita to generalnie ta grupka, do której należy narcyz. Ja tam sobie w ostatnim odcinku podzielałem z nich beczkę. Minęło już 12 godzin i czekam na zgłoszenie do odpowiednich organów. Jak coś, to ja mogę się napierdać. A chłop nie potrafi nawet stawiać myślników i się powtarza co dwa słowa, więc ja mam beczkę. Wracając jeszcze do Elity, członkowie ciekawe, tej grupy bronią teraz narcyza w swoich TikTokach. Tak jak to zrobiła mama Iwerka, ale to w sobie sobie oglądajcie. Chciałam wam powiedzieć, że Gabriel zawsze był dla mnie w porządku. Ja od niego nigdy nie usłyszałam jakichś wulgarnych tekstów. Bardzo często mówisz taki... Boże! Nie mogę wytrzymać, no to... Naprawdę, jak już go lubi ona, to lepiej nic nie mówić na temat. A nie go bronić. Jakby nic nie powiedziała, to by lepiej wyszło.
takie niestosowne teksty. Niecinkowe poczcie humoru. Niestosowne teksty do mnie, które są po prostu chamskie. Film youtubera Konopskiego uważam, że był dość niestosowny, bo był zdecydowanie przesadzony i do tego jeszcze obrażał on naszą całą grupę elitę, mimo że my nic złego nie zrobiliśmy. A co do narcyza, to weźcie lepiej zwolnij tego prawnika i nie czytaj publicznie oświadczeń, które on ci napisze. Bo trochę bardziej się w tej sytuacji po prostu wkopałeś. Chyba film zaraz rzucany. Jak zostanę znowu sprowokowany jakimiś groźbami, czy jego kolegami, cymbałami z prywatnych wiadomości, to jeszcze coś sobie o tym nagram, a tymczasem sami sobie wyciągniecie wnioski z całej sytuacji. Fajnie, że narcyz się przyznał i przeprosił, ale mógł już więcej nic nie mówić. A ty, drogi widzu, subskrybuj kanał i bądź na bieżąco. Wszelkie tematy, odcinki, newsy, ciekawostki postawiam mi na wiadomość prywatną na Instagramie, w taki sposób masz szansę, że... O Boże, ty, te chłopy z TikToka. Strach się bać, co się tu dzieje, widzowie. Blank Beats Production. Huzaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę!